Wyrafinowany i przebiegły, planujący i ostrożny, brutalny, niebezpieczny, groźny i oczywiście nieprzewidywalny. Taki byłem. Znakomicie znałem teren, na którym grasowałem. Wiedziałem gdzie i kiedy zaatakować, gdzie i kiedy się ukryć. Stwarzałem przy tym pożory idealnego pracownika, męża i ojca. Nie budziłem niczyich podejrzeń. Dokładnie taki właśnie byłem, nazywali mnie wampirem zbytomia. Działał na górnym śląsku, atakował samotne, młode kobiety. Śledził swoje ofiary, potem napadał. Zawsze od tyłu, blisko ich miejsca zamieszkania. Był szybki i bezlitosny. W ciągu ośmiu lat zaatakował co najmniej trzynaście kobiet, zabijając pięć z nich. Bez wątpienia, Knychała wyróżniał się na tle innych polskich seryjnych zabójców. Był oczytany, pracowity i ambitny. A przy tym sprytny, przebiegły i niezwykle inteligentny czyli taki, którego złapać jest najtrudniej. Wiosną 1976 roku Joachim Knychała miał już na swoim koncie cztery napady na samotne kobiety. Dwa z nich zakończyły się śmiercią. A mimo to, milicja wciąż nie wpadła na jego ślad. Co więcej, nikt nawet nie przypuszczał, że za wszystkie te zbrodnie odpowiada jedna osoba. Funkcjonariusze do każdej z tych spraw podchodzili osobno. Były milicjant Roman Hula w książce Glina napisał, że nieśmiało brali pod uwagę, że większość tych ataków teoretycznie może być dziełem kogoś, kto próbuje naśladować słynnego wampira z zagłębia, czyli Zdzisława Marchwickiego, czekającego wtedy na wykonanie kary śmierci. Bardziej skłaniali się jednak do wersji, że sprawców było kilku. Zresztą jeden mężczyzna został nawet skazany na 15 lat więzienia za zamordowanie swojej dziewczyny. I nawet on sam myślał, że mógł te zbrodnie popełnić. Tylko Achim znał całą prawdę. Wiedział, że sąd skazał niewinnego człowieka. Po zabójstwie Mirosławy w Chorzowie, Knychała zrobił sobie przerwę trwającą do jesieni. Nie dlatego, że przestał odczuwać głód krwi. Akurat w tym okresie jego mordercze żądze były silniejsze niż kiedykolwiek przedtem. Nie dlatego, że obawiał się schwytania. Nigdy wcześniej nie czuł się tak pewnie. Stał się jeszcze odporniejszy fizycznie i psychicznie. Uważał, że jest mistrzem zbrodni, a bezradność milicjantów zwyczajnie go bawiła. Powód był zupełnie inny. Można powiedzieć, że do kilkumiesięcznej przerwy Knychały zmusiły sprawy rodzinne. Latem zmienił pracę. Przeniósł się do kopalni węgla kamiennego Andaluzja w Brzozowicach Kamieniu, które rok wcześniej, w wyniku reformy administracyjnej, stały się dzielnicą piekar śląskich. I właśnie w tej części miasta Knychała otrzymał nowe mieszkanie. Od tej chwili cały swój wolny czas musiał poświęcać na pracę przy urządzaniu się. Nie przestał jednak myśleć o swojej zabójczej misji. Malując ściany i skręcając meble, nieustannie myślał o kolejnych morderstwach. Planował każdy szczegół swojego następnego ataku porę, miejsce, drogę ucieczki. Wiedział, że gdy nadejdzie już odpowiedni czas, wszystko będzie musiało być dopięte na ostatni guzik. Jeśli nie, złapią go i na pewno powieszą. Tak jak Marchwickiego, o którym tak wiele czytał i który wtedy wciąż oczekiwał na swoją egzekucję. W wolnych chwilach czytał książki, głównie marynistyczne i historyczne. Najbardziej interesowała go historia niemieckich zbrodni dokonanych podczas II wojny światowej – Przeglądając codzienne gazety, w pierwszej kolejności jego wzrok kierował się w stronę kronik kryminalnych. Chciał wiedzieć, czy milicja ogłosiła jakieś postępy w sprawie niewyjaśnionych zabójstw kobiet, a może aresztowali już kolejnego mordercę, jak miało to miejsce wcześniej. Póki co nic. Ale mimo że knechała czuł się bezpiecznie w swoim nowym mieszkaniu, nie mógł jednak spać spokojnie. Bo choć nie obawiał się milicji, to w pewnym momencie zaczął panicznie bać się własnego snu. W jednej z książek przeczytał, że osoby, które doświadczyły silnych przeżyć emocjonalnych, mogą mówić przez sen. Czasami jest to tylko niezrozumiałe bredzenie. Jednak zdarza się również, że wyraźnie opowiadają o swoich niedawnych przeżyciach. Ta nowa wiedza sprawiła, że knychała wpadł w panikę. A co jeśli on którejś nocy przy żonie przyzna się do morderstw i gwałtów? Przecież Halina nigdy tego nie zaakceptuje. Najpierw zrobi awanturę, a potem będzie kazała mu zgłosić się na milicję, albo powie, że sama to zrobi. Wtedy jedynym wyjściem byłoby uciszenie jej, tak na zawsze, ale on nigdy nie byłby do tego zdolny. Za bardzo ją kochał i szanował. Inne kobiety, owszem, i to bez mrugnięcia okiem, ale nie Halinę, jego własną żonę. Wkrótce pożyczył z biblioteki kilka książek psychologicznych. Szukał w nich czegokolwiek na temat niekontrolowanych snów. I znalazł. Człowiek zmęczony pierwsze godziny śpi snem twardym, bezpiecznym. Później bardzo często budzi się. Przez następne godziny sen jest już inny. Bardziej ryzykowny, bo właśnie wtedy można coś chlapnąć lub wygadać się. Knychała zdawał sobie sprawę, że choć potrafi kontrolować swoje myśli, nie jest w stanie kontrolować snu. Od tego czasu zaczął nie dosypiać. Spał tylko pierwszym snem. Po przebudzeniu nie zamykał już oczu drugi raz. Natychmiast wstawał i ubierał się. Często o trzeciej, czwartej nad ranem. Wychodził do kuchni i wypijał kawę, później drugą, trzecią, wychodził do pracy. Po powrocie kontynuował urządzanie mieszkania. W czasach, kiedy sklepy nie były tak obficie zaopatrzone jak dzisiaj, na wiele towarów trzeba było się po prostu zapisywać, a potem dość długo na to czekać. Ludzie sporo wysiłku wkładali, aby zakupić lub zdobyć innymi środkami wszystkie potrzebne meble i sprzęty. Co prawda, specjalne przywileje pracowników kopalń znacznie ułatwiły życie górnikom, jednak z całą pewnością nie rozwiązały wszystkich ich problemów. Urządzanie nowego mieszkania kosztowało mnie mnóstwo czasu i energii. Było mi to na rękę, ponieważ zdawałem sobie sprawę z tego, że muszę trochę odczekać, zanim zapoluję ponownie. Kupiłem sobie wtedy nową kurtkę. Miała charakterystyczną, rzucającą się w oczy kratkę. Zapomniałem o tym, gdy postanowiłem zabić kolejną kobietę, i ta cholerna kurtka naprowadziła milicjantów na mój ślad. Wraz z nadejściem jesieni 1976 roku w Knychale znów odezwał się głód krwi. W końcu wybrał odpowiedni dzień i miejsce. W sobotni wieczór, 30 października, wyszedł z domu. Żona czule pożegnała męża udającego się na nocną szychtę. Jednak Knychała tamtej nocy nie miał zamiaru pojawić się w pracy. Zamiast tego pieszo poszedł do bytomia. Siedmiokilometrową trasę pokonał w dwie godziny. Po przybyciu na ulicę Karola Miarki w okolicach przystanku tramwajowego postanowił zdobyć właściwe narzędzie zbrodni. Włamał się do piwnicy jednego z bloków, ukradł siekierę, którą schował pod krótką wełnianą kurtkę zwaną budrysówką. Wyszedł na ulicę. Pozostało tylko rozważyć, dokąd pójść, aby znaleźć najlepsze miejsce do obserwacji potencjalnych ofiar. Wybrał skwer na rogu placu Sikorskiego i ulicy Katowickiej. Choć dochodziła już godzina 22, wciąż kręciło się w tym miejscu dość dużo ludzi. Knechała nie rzucał się w oczy. Jego zachowanie opisał profesor Jan Widacki w książce Zabójca z motywów seksualnych. Studium przypadku Joachima Knychały. Siedział na ławce. Przed sobą, po drugiej stronie ulicy, miał przystanek tramwajowy. Za sobą przystanek autobusowy. Miejsce idealne, aby bez wzbudzania podejrzeń obserwować ludzi wysiadających tam ze środków transportu publicznego. Obserwował i czekał. Nawet nie spodziewał się, że okazja pojawi się tak szybko. Po kilku minutach na przystanku zatrzymał się tramwaj linii numer 6. Wysiadła z niego duża grupa pasażerów. Knechała patrzył, jak niemal wszyscy ludzie ruszyli wzdłuż placu Sikorskiego. Tylko jedna młoda kobieta udała się w przeciwnym kierunku, na wschód, ulicą Katowicką. Decyzję podjął natychmiast. Wstał i utrzymując bezpieczną odległość poszedł za nią. 26-letnia Teresa po chwili skręciła w prawo na ulicę Rostka. Jej dom znajdował się kilkadziesiąt metrów dalej. Kobieta nawet nie przeczuwała, że jest śledzona. Tuż przed budynkiem, do którego weszła, knychała minął komisariat milicji. Rok wcześniej ta zbyt bliska obecność milicjantów wystraszyłaby go. Pewnie zrezygnowałby wtedy ze swojego morderczego planu. Ale jesienią 76 roku Knychała był już dużo bardziej zuchwały i pewniejszy siebie niż na początku. Trzymając dłoń zaciśniętą na siecierze, przyspieszył kroku. Kiedy wszedł do budynku, Teresa była już na półpiętrze. Pokonywał kolejne stopnie schodów. Dochodząc do pierwszego piętra, usłyszał dzwonienie pęku klucz. Kobieta stała przed drzwiami własnego mieszkania. Zareagował natychmiast. Gwałtownym ruchem wydobył się kieres pod kurtki i uderzył. Trafiona w głowę 26-latka z hukiem upadła. W tym samym momencie na piętrze rozległo się głośne szczekanie psa. Dochodziło z mieszkania obok. W pierwszej chwili knychała, wystraszył się i postanowił uciec. Jednak już po chwili zmienił zdanie. Nikt nie uciszał zwierzęcia. Nikt nie otworzył drzwi. Pomyślał, że właściciela psa nie było w domu. Jego strach minął. Podniósł nieprzytomną kobietę i zarzucił ją sobie na ramię. Wciąż trzymając w dłoni siekierę, a na ramieniu ofiarę, zbiegł w dół po schodach. Wszedł do ciemnej piwnicy. Ułożył Teresę na ziemi, obok niej rzucił narzędzie zbrodni, następnie wrócił na pierwsze piętro. Podniósł torebkę kobiety i klucze, które schował do kieszeni kurtki. Swoją chusteczką do nosa wytarł poręcz na klatce schodowej. Wiedział, że już niedługo milicjanci zaczną sprawdzać, czy morderca nie zostawił na niej odcisków palców. Ze schodów starł kilka kropel krwi, te, które udało mu się dostrzec w słabym świetle żarówki. Wchodząc ponownie do piwnicy, usłyszał ciche jęki rannej kobiety. Nie myśląc długo chwycił się i uderzył. Pojękiwania nie ustały. Uderzył więc kolejny raz już znacznie mocniej zapanowała kompletna cisza. Na posadzce spod głowy Teresy w szybkim tempie zaczęła się rozrastać ciemna plama krwi, o czym napisał profesor Jan Widacki. Knychała najpierw przeszukał jej rzeczy osobiste. Później rozebrał zwłoki. Przyglądał się na niemu ciału, dotykał miejsc intymnych. Na koniec zgwałcił. Po wszystkim wyszedł z piwnicy i spokojnym krokiem udał się w stronę piekar śląskich. Zdaniem Romana Huli po drodze wyrzucił klucze, które wcześniej schował do kieszeni oraz siecierę. Jak sam później przyznał, śmiał się wówczas sam do siebie. Zastanawiał się również, jakie miny będą mieli milicjanci, kiedy już dowiedzą się, że tuż pod ich nosem ktoś dokonał morderstwa. Do domu dotarł nad ranem, dokładnie w czasie, kiedy powinien powrócić ze swojej nocnej szychty w kopalni. Jego żona niczego nie podejrzewała. Zanim kobieta się obudziła, zdążył już wyczyścić swoją kurtkę ubrudzoną krwią. Kilkanaście minut przed godziną dziewiątą rano na zwłoki Teresy trafił jeden z mieszkańców bloku, w którym kobieta mieszkała. Oczom przybyłym na miejsce milicjantów ukazał się makabryczny widok. W protokole oględzin napisano: Na betonowej posadzce w pozycji na wznak leżą zwłoki kobiety. Od piersi całkowicie obnażone, nogi rozwarte, palce skierowane ku górze. W ustach knebel odbił stonosza. Na piersiach widoczne zadrapania. Rany tłuczone czoła. Część mózgu ofiary znajduje się poza głową. Krwawy rozbrysk między piersiami. Podobny znajduje się na prawym biodrze. Okolica narządu rodnego nieuszkodzona. Sekcja wykazała, że Teresa zmarła z powodu rozległych obrażeń w okolicach szczytu głowy, czoła i potylicy. Połączonych z odłamaniem kości czaszki oraz uszkodzeniem opon i mózgowia. To morderstwo tak mnie rozzuchwaliło, że już po upływie kilku dni postanowiłem zaatakować ponownie. Spodziewałem się tego, że milicja prowadzi w bytomiu zakrojone na szeroką skalę poszukiwania, zwłaszcza w okolicach mojej ulubionej linii tramwajowej nr 6. Dlatego, na miejsce kolejnego morderstwa, wybrałem chorzów, z domu dojechałem tam komunikacją publiczną. Złamałem tym samym jedną z moich najważniejszych zasad. Do tej pory wszędzie chodził pieszo. Nie chciał, aby przypadkowi pasażerowie tramwaju lub autobusu zapamiętali jego twarz. Z każdym kolejnym zabójstwem Knychała stawał się jednak coraz zuchwalszy i coraz bardziej zaślepiony rządzą dokonania mordu, a przez to coraz mniej ostrożny. 8 listopada, więc zaledwie 9 dni po zamordowaniu Teresy, Knychała pojawił się na placu hutników w Chorzowie. Tym razem do swojej roboty był całkowicie nieprzygotowany i dodatkowo kompletnie pijany. Tak bardzo, że kiedy podczas późniejszych przesłuchań w najdrobniejszych szczegółach opisywał inne ataki, to z napaści na 36-letnią Helenę, niewiele pamiętał. Nie wiedział skąd wziął narzędzie zbrodni. Nie był nawet pewny, czy była to sieciera. Nie mógł sobie przypomnieć, jak znalazł się w tym mieście. Ani jakie wydarzenia poprzedzał sam atak. Pamiętał jedynie, że uderzył kobietę w domu przy ulicy Chrobrego. Helena przeżyła, a jej relacja nieco różniła się od tej przedstawionej przez Knychałę. Około godziny w pół do dziewiątej wieczorem kobieta wracała do domu z wizyty u swojej siostry. a tak na nią miał miejsce na trzecim piętrze klatki schodowej w bloku, w którym mieszkała. 36-latka otrzymała kilka uderzeń w tył głowy twardym narzędziem. Narzędziem, którego nie umiała jednak opisać. Zaatakowana zaczęła głośno krzyczeć. Jej zachowanie spłoszyło sprawcę, który natychmiast uciekł. Knechała nie pamiętał również, którędy biegł. Nie wiedział jak i kiedy wrócił do swojego mieszkania. Doskonale zapamiętał jednak, co myślał, gdy już znalazł się we własnym łóżku. Przez następne dni w jego głowie rozbrzmiewało tylko jedno zdanie. Zdradził je później profesorowi Janowi Widackiemu. Było ono proste, ale jakże wymowne. Durniu, nie bierz się za takie coś pijane, bo ucieszysz milicję. Wciąż nie potrafiliśmy rozwiązać zagadki tych ataków na samotne kobiety. Martwe ofiary nie mogły zeznawać, a te, które przeżyły, nie widziały twarzy sprawcy. Jednak po napaści w Chorzowie sprawa w końcu ruszyła z miejsca. Jeszcze raz przeanalizowaliśmy wszystkie podobne przypadki. Wtedy dostrzegliśmy, że podobieństwa między nimi były uderzające. Podobne narzędzie zbrodni i sposób zadawania ran, seksualny motyw zabójstw oraz charakterystyczny sposób obchodzenia się ze zwłokami. Dodatkowo okazało się, że wszystkie kobiety zostały napadnięte bardzo blisko swojego miejsca zamieszkania. Co więcej, w pobliżu tej samej linii tramwajowej numer 6. Wiele wskazywało na to, że za wszystkimi atakami może stać ten sam człowiek. Natychmiast powołano specjalną grupę operacyjno-dochodzeniową pod kryptonimem Szóstka. Nazwa nawiązująca do miejsc ataków sprawcy, którego wkrótce zaczęto nazywać Wampirem z Bytomia. Nie trudno jest zauważyć, że określenie to nie było zbyt precyzyjne. Dziś już wiemy, że morderca nie tylko nie pochodził z tego miasta, ale i nie atakował wyłącznie tam. Jednak zarówno chwytliwy pseudonim, jak i wciąż żywa pamięć o zbrodniach Zdzisława Marchwickiego zrobiły swoje. Tym bardziej, że podejrzewano nieznanego wtedy z nazwiska mordercę o próbę naśladowania słynnego wampira z zagłębia. Nowe określenie bardzo szybko zakorzeniło się w świadomości społecznej. Ku ogromnej wściekłości ówczesnego komendanta wojewódzkiego M.O. Władze nie chciały kolejnego wampira. W skład szóstki weszli oficerowie Wydziału Kryminalnego, Dochodzeniowo-Śledczego oraz kryminalistyki Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Katowicach. Grupę uzupełnili milicjanci z bytomia. Siedmiu doświadczonych funkcjonariuszy otrzymało tylko jedno zadanie: jak najszybciej schwytać mordercę, zanim zginą kolejne kobiety, a sprawca nie kazał na siebie długo czekać. Do tej pory Joachim Knechała nigdy nie polował na swoje ofiary zimą, z dwóch powodów. Po pierwsze, wiedział, że na śniegu łatwo jest zostawić ślady, które, jak sam później powiedział, milicja będzie umiała szybko przeczytać. Drugi powód był już bardziej przyziemny. Joachim po prostu nienawidził zimy i mrozu. Latem nie przeszkadzały mu nawet największe upały. Jednak zimą nie potrafił normalnie funkcjonować. Zawsze, gdy temperatura na zewnątrz spadała poniżej zera, a on miał wtedy wolne, w ogóle nie wychodził z domu, no chyba że naprawdę musiał. A 20 stycznia 1977 roku od samego rana czuł, że musi. Choć styczeń tamtego roku był wyjątkowo mroźny, zew krwi okazał się silniejszy. Knychała nie zważał już na swoje wcześniejsze zasady. Nie dość, że ulice pokrywała gruba warstwa śniegu, postanowił znaleźć kolejną ofiarę. Co więcej, do Chorzowa dojechał tramwajem, choć zawsze się pilnował, aby nie korzystać z komunikacji publicznej. Chłodne kalkulacje, jakimi dotąd się kierował, ustąpiły miejsce gorącej potrzebie zabijania. Z placu hutników obserwował wysiadających z tramwaju podróżnych. W torbie, którą miał ze sobą, ukrył się Szukałem kogoś wyjątkowego. Ale żadna kobieta nie przykuła jakoś szczególnie mojej uwagi. Byłem okropnie zły i zrezygnowany. W końcu postanowiłem wrócić do domu. Wsiadłem w dwunastkę jadącą do Siemianowic Śląskich. Jednak wciąż miałem nadzieję, że mimo wszystko uda mi się tej nocy znaleźć odpowiednią ofiarę. Podczas jazdy z uwagą obserwowałem jadące ze mną młode dziewczyny. Jedna z nich szczególnie wpadła mi w oko. 22-letnia Barbara wracała właśnie do domu z pracy po skończonej drugiej zmianie. Około 22.30 wysiedli razem na osiedlu Tuwima, przy tak zwanej pętli Alfreda. Szedł za nią przez kilkaset metrów ulicą Leśną. Po drodze zastanawiał się, jak dziewczyna będzie wyglądać nago. Jego pewność siebie osiągnęła tak wielkie rozmiary, że nie zwracał już uwagi na mijane po drodze osoby. Już nie obchodziło go, czy ktoś go zobaczy i zapamięta. Barbara, jakby przeczuwając, że idący za nią mężczyzna nie ma dobrych zamiarów, kilka razy odwróciła się za siebie. Nieznacznie przyspieszyła kroku. Nehałas orientował się, że kobieta jest przestraszona. Postanowił nie marnować ani chwili. Dość dobrze oświetlona ulica biegnąca pomiędzy blokami, nie nadawała się do ataku. Postanowił więc zaczepić 22-latkę, aby odwrócić jej uwagę, trochę ją uspokoić. Gdy Barbara skręciła w lewo na ulicę kasztanową, znalazła się w odległości około 30 metrów od bloku, w którym mieszkała. Wiedział to, bo był to ostatni budynek na tej ulicy. Podbiegł do niej, grzecznie przeprosił i zapytał o godzinę. Kobieta, nie odwracając nawet głowy w jego stronę, odpowiedziała, że minęła właśnie 23. Podziękował, ale szedł dalej obok niej. Wcześniej planował, że właśnie w tym momencie ją uderzy siekierą. Zrezygnował z tego. Jak sam przyznał później w rozmowie z profesorem Janem Widackim, jej twarz była tak piękna, że nie chciał jej popsuć, tak jak to miało miejsce podczas poprzednich ataków. Najpierw zamierzał ją tylko lekko ogłuszyć, gdy już znajdą się w jej bloku. I dopiero tam chciał ją zabić. Tymczasem przestraszona Barbara jeszcze bardziej przyspieszyła. On też. Gdy znaleźli się przy drzwiach wejściowych, Knychała postanowił zaczepić ją jeszcze raz, zapytać o cokolwiek, nawet najbardziej głupiego, jeszcze raz odwrócić jej uwagę. Stojąc dokładnie pod oświetlonym numerem bloku, dostrzegł cyfrę 9 i spytał, czy ten blok ma właśnie taki numer, jak widnieje na tabliczce. W tym momencie Barbara spanikowała. Nic nie odpowiadając, wbiegła do klatki i trzasnęła za sobą drzwiami. Dalsze wydarzenia opisał profesor Jan Widacki. Spodziewając się najgorszego, nie weszła na schody. Pozostając przy wejściu, złapała za klamkę. Ze wszystkich sił starała się zablokować drzwi, napierając na nie od wewnątrz. Knychała był jednak znacznie silniejszy od niej. Z torby wyjął siekierę. Pchnął drzwi z taką siłą, że kobieta upadła na posadzkę. Doskoczył do niej i dwa razy uderzył ją w głowę. Lekko, tak jak zamierzał, aby zachować piękno jej twarzy. Aby się nią delektować, gdy już ją rozbierze i będzie gwałcił, dopiero po chwili zrozumiał, jak wielki popełnił błąd. Ciosy były zbyt słabe, aby Barbara straciła przytomność. Zamiast tego kobieta zaczęła przeraźliwie krzyczeć. Hałas zaalarmował sąsiadów. Knychała, usłyszał, jak otwierają się drzwi na wyższych piętrach. W pośpiechu schował się do torby. Pozostała mu już tylko ucieczka i przekleństwa, które głośno kierował pod swoim adresem, gdy oddalał się od ulicy Kasztanowej. Po raz pierwszy w życiu wpadłem w panikę. Uciekłem przez zarośla i lasek Bytkowski. Biegłem tak rozpaczliwie, że po drodze zgubiłem chusteczkę do nosa i moją torbę z narzędziem zbrodni. Na dłoniach miałem rękawiczki, dlatego byłem pewny, że nie zostawiłem żadnych odcisków palców, a mimo to bałem się jak cholera, że milicja może mnie w końcu namierzyć. Barbara miała szczęście, jej krzyk usłyszeli sąsiedzi. Wezwani milicjanci bardzo szybko pojawili się na miejscu. Sposób działania napastnika do złudzenia przypominał modus operandi seryjnego mordercy, który od listopada próbowała namierzyć szóstka, czyli specjalnie powołana do tego grupa operacyjno-dochodzeniowa. Jej członkowie zostali powiadomieni o kolejnym ataku, za którym może odpowiadać „wampir z bytomia”. Obrażenia Barbary okazały się na tyle niegroźne, że mogła ona złożyć swoje zeznanie. Okazało się, że kobieta nie tylko miała wystarczająco dużo czasu, aby przyjrzeć się twarzy napastnika, dysponowała również doskonałą pamięcią. Milicjanci postanowili to wykorzystać najlepiej jak tylko mogli. Na podstawie jej zeznań sporządzono szczegółowy portret pamięciowy sprawcy, ale to nie wszystko. Dodatkowo zrobiono coś, czego w polskiej milicji nikt wcześniej nawet nie próbował. Ekspert z Wydziału Kryminalistyki wykonał naturalnych rozmiarów manekina z dokładnie wymodelowaną twarzą i odpowiednio dobraną peruką. Trójwymiarowy model przedstawiał młodego i szczupłego mężczyznę z gęstymi, długimi włosami w ciemnym kolorze. Manekina ubraliśmy w charakterystyczną kurtkę, jaką według zeznań kobiety miał na sobie napastnik. Była to krótka, kraciasta budrysówka w charakterystycznym jasnym kolorze. Gdy Barbara pierwszy raz ujrzała efekt pracy milicyjnego eksperta, omal nie zemdlała. Potwierdziła, że sprawca ataku wyglądał identycznie jak prezentowany manekin. Jego zdjęcia zostały wydane wszystkim milicjantom pracującym w terenie. Ubrani po cywilnemu funkcjonariusze mieli za zadanie obserwować przystanki tramwajowe i autobusowe w Bytomiu, Chorzowie i piekarach śląskich. Jeździli też wieczornymi oraz nocnymi kursami pomiędzy tymi miastami. Największy nacisk położono na linię tramwajową numer 6, w pobliżu której doszło do większości ataków. Członkowie szóstki sporządzili dokładną charakterystykę trzech napadów dokonanych w ciągu ostatnich trzech miesięcy, w tym jednego morderstwa. Przypisano je wampirowi z Bytomia. Zdaniem Romana Huli, co potwierdził później w swojej książce Glina, na początku 1977 roku było wiadomo, że ofiarami były zawsze kobiety o zbliżonych cechach fizycznych. Sprawca każdorazowo uderzał w głowę bliżej nieustalonym tempokrawędzistym narzędziem, którego nigdy nie pozostawił na miejscu zdarzenia. Atakował zazwyczaj w godzinach wieczornych i nocnych, pomiędzy 22 a 2. Napadów dokonywał przeważnie na klatkach schodowych, każdy napad był w jakiś sposób powiązany z liniami tramwajowymi. W ciągu pierwszych tygodni działania szóstki ustalono nazwiska blisko tysiąca osób, które przebywały w pobliżu miejsca przestępstwa w chwili ataków. Przesłuchano taksówkarzy, pracowników komunikacji publicznej, nocnych stróżów, a nawet roznosicieli mleka. Rozmawiano z sąsiadami napadniętych kobiet. Na ulicach zatrzymywano i wypytywano przypadkowych przechodniów. Jednak mimo intensywnego śledztwa, wampir z Bytomia wciąż pozostawał na wolności. Po nieudanej napaści na barbarę, Knechała wystraszył się i stracił pewność siebie. Wiedział, że błędy, które popełnił, mogą ściągnąć na niego zainteresowanie milicji. Postanowił na jakiś czas zniknąć, całkowicie poświęcić się życiu rodzinnemu. Stał się wzorowym mężem i górnikiem. Na początku 77 roku wspólnie z żoną zdecydowali się na dziecko. Ich córka przyszła na świat w listopadzie. Przez pierwsze tygodnie Knychała poświęcał jej każdą wolną chwilę. Stała się jego oczkiem w głowie. Nie myślał o kolejnych zbrodniach. Nie ciągnęło go na ulicę. Nie czuł żądzy krwi. Pod koniec roku jego wewnętrzny spokój nagle został zaburzony. Pojawiły się sny, w których widział nadzieję martwe kobiety. I krew. Mnóstwo krwi. W swojej głowie zaczął słyszeć coraz głośniejszy szept. Koniec odpoczynku. Na przełomie stycznia i lutego 78 roku znów zaczął planować. Na miejsce kolejnego ataku ponownie wybrał bytom. Przecież już dawno go tam nie było. W środę, 8 lutego 1978 roku, z więzienia wyszedł ojczym mojej żony. Ugościłem go u siebie w piekarach Śląskich. Był suto, zastawiony stół, no i obowiązkowo wódka. Piliśmy już od samego rana. Choć miałem przed sobą nockę na kopalni, wieczorem byłem już kompletnie pijany. Nie byłem w stanie iść do pracy, ale musiałem jakoś ukryć swoją nieobecność w kopalni. O pomoc poprosiłem swojego kolegę z pracy, sąsiada z bloku obok. Plan wydawał mu się nie tylko prosty, ale i doskonały. Pójdzie do kolegi, da mu butelkę wódki i poprosi go o zrzucenie na kopalni jego marki, czyli znaczka kontrolnego. Znaczki kontrolne, zwane przez górników markami, służyły w tamtych czasach do ewidencji osób pracujących pod ziemią. Miały kształt okrągłych lub wielokątnych blaszek z otworem. Markę górnik zabierał na dół i miał ją przy sobie w czasie pracy. Wyjeżdżając na górę, oddawał ją, wieszając na specjalnej tablicy. Brakująca marka świadczyła o tym, że górnik nie wrócił na powierzchnię. Gdy w szybie kopalni doszło do wypadku, po numerze wybitym na marce, identyfikowano zwłoki górnika. Obecnie system ewidencji obsługiwany jest przez elektroniczne dyskietki, które zjeżdżające na dół górnicy odbijają w specjalnym czytniku. Choć kolega mieszkał zaledwie kilkadziesiąt metrów dalej, Knychała nigdy do niego nie dotarł. Był tak pijany, że po drodze urwał mu się film. Kiedy się ocknął, ze zdziwieniem zauważył, że jest w bytomiu. Noc była mroźna, a jemu zachciało się pić. Pomiędzy dwoma blokami na ulicy Witczaka dostrzegł kotłownię. Wszedł do środka, aby się trochę ogrzać. W kotłowni był tylko palacz. Starszy mężczyzna pozwolił mu zostać. Podał knychale gorącą herbatę. Siedzieli, rozmawiali, zapalili papierosa. Nagle Joachim zorientował się, że w kieszeni kurtki wciąż ma butelkę wódki, którą niósł do kolegi. Kto by zmarnował taką okazję? Gdy zawartość butelki zmalała, a na dnie pozostało zaledwie kilka kieliszków, do kotłowni weszła pijana kobieta. 48-letnia Maria mieszkała nad kotłownią. Pracowała jako sprzątaczka w pobliskich blokach. Wracając do swojego mieszkania po imprezie, postanowiła zajrzeć do znajomego palacza. Z chęcią dosiadła się do pijących mężczyzn. Resztę wódki wypili we troje. I wszyscy stwierdzili zgodnie, że to stanowczo za mało. Kobieta postanowiła uratować całą sytuację. Przyznała się, że w domu ma butelkę wódki, ale jest zbyt pijana, by pójść po nią sama. Ktoś musi się tam udać razem z nią. Palacz nie mógł opuścić kotłowni, był przecież w pracy. Chciał, nie chciał, z Marią musiał pójść knechała. Po drodze rozmawiali, a knechała poczuł do kobiety wielką niechęć. Była głośna i wulgarna, mówiła głównie o tematach związanych z seksem. Opowiadała o swoich licznych kochankach i to w sposób bardziej bezpośredni niż jego koledzy na kopalni. Po wejściu do mieszkania dostrzegł śpiące w jednym łóżku dwie córki kobiety. I, jak sam przyznał, podczas późniejszego przesłuchania, natychmiast pożałował, że nie miał przy sobie siekiery. Stwierdził, że taka okazja zdarza się raz na sto lat, kilka uderzeń i od razu trzy trupy. Wychodząc z butelką w ręku, pomyślał jeszcze, że gdyby kobieta wiedziała, kogo wpuściła pod swój dach, pewnie natychmiast by wytrzeźwiała. Nie wrócili już do kotłowni. Zamiast tego udali się do pomieszczenia, w której Maria trzymała swoje szczotki i wiadra. Tam wypili po kilka łyków wódki prosto z butelki. Nagle pijana kobieta, stojąc i trzymając się ściany, zsikała się w spodnie. Następnie rozebrała się do naga, stanęła przed swoim gościem i zaproponowała odbycie stosunku. Tego było już za wiele, nawet jak na Joachima knychałę. Joachim wyjął z kieszeń scyzoryk, z którym nigdy się nie rozstawał. Ugodził nim kobietę w szyję i pierś. Następnie próbował poderżnąć Marii gardło, ale ostrze narzędzia zbrodni okazało się za krótkie i zbyt tempe. Łącznie zadał ofierze siedem ciosów. Gdy usłyszał ruch na klatce schodowej, wytarł zabrudzone krwią dłonie, wybiegł z pomieszczenia i uciekł. Wersja tego ataku, przedstawiona podczas procesu przez prokuratora, znacznie różniła się od wersji, którą opowiedział Knychała. W uzasadnieniu wyroku możemy przeczytać, że gdy tylko znaleźli się wewnątrz mieszkania, Knychała zamknął drzwi, wyjął scyzoryk i, grożąc, nakazał pokrzywdzonej rozebranie się do naga. Zastraszona kobieta rozebrała się. Wtedy zaczął ją dusić i ciągnąć za włosy. Maria na chwilę straciła przytomność. Kiedy ją odzyskała, zaczęła się wyrywać napastnikowi. Wówczas ten zadał jej ciosy w szyję. Poszkodowana wyrwała się z rąk oprawcy, ciężarem swojego ciała wyważyła drzwi i krzycząc, zaczęła wzywać pomocy. Spłoszony sprawca uciekł. Joachim stanowczo zaprzeczył takiemu przebiegowi wydarzeń. Prawdziwą wersję przedstawił profesorowi Widackiemu w swoim rękopisie. Grupa operacyjno-dochodzeniowa szóstka nie przejęła tej sprawy. Zupełnie inny modus operandi sprawcy sprawił, że ataku na 48-letnią Marię nie zakwalifikowano jako działanie poszukiwanego przez milicję wampira z Bytomia. Przez kolejne miesiące próbowałem kilka razy zaatakować przypadkowe ofiary w różnych miastach, ale wszystkim kobietom jakoś udawało się w porę przede mną uciec. Byłem naprawdę zdesperowany i głodny mordu. Znalazłem sobie nowe miejsce, w którym do tej pory jeszcze nie działałem. Wybrałem Wojewódzki Park Kultury i Rozrywki w Chorzowie, położony między Chorzowskim Zoo a stadionem Śląskim. Teren ten wydawał mi się idealny. W krótkim czasie poznałem tam wszystkie dojścia i wyjścia. Znał ułożenie alejek i opracował idealne, jego zdaniem, drogi ucieczki. Wiedział, gdzie najlepiej się przyczaić, by pozostać niezauważonym i obserwować potencjalne ofiary. Był tylko jeden problem. Szanse na spotkanie tam odpowiedniej kobiety późnym wieczorem lub nocą były niewielkie. Ale za to w biały dzień mógł wybierać do woli. Śmiałość i determinacja knychały, urosły do takich rozmiarów, że już się nawet nie zastanawiał. Dzień czy noc? Żadna różnica. W ostatni dzień lipca 79 roku wyszedł z domu bardzo wcześnie rano. Ubrany był w jasny garnitur. Zabrał z mieszkania własną siekierę, aby nie tracić czasu na włamanie do jednej z piwnic. Nie chciał się przy tym pobrudzić. Efekt takiego włamania na jego jasnym ubraniu za bardzo rzucałby się w oczy. Do parku przybył około godziny ósmej rano. Wybrał alejkę prowadzącą z parkingu przy planetarium do bramy bocznej Zoo. Ukrył się w gęstych zaroślach i czekał. Po kilkunastu minutach zauważył dwie piętnastoletnie dziewczyny. Joanna i Beata szły w stronę kąpieliska. Gdy minęły knychałe, wyszedł z krzaków. Szedł za nimi przez kilkadziesiąt metrów. Raz dziewczyny odwróciły się w jego stronę. Zobaczyły szczupłego mężczyznę z marynarką przewieszoną przez ramię. Nie zauważyły jednak ukrytej pod marynarką siekiery. Nie podejrzewały, że ma on bardzo złe zamiary. Nagle knychała przyspieszył. Zbliżył się do piętnastolatek, zrzucił marynarkę i siekierą uderzył jedną z nich. Beata upadła na ziemię i straciła przytomność. Przerażona Joanna próbowała uciec, ale po chwili ona również poczuła mocne uderzenie. Zdążyła tylko zapytać, proszę pana, za co? Zamiast odpowiedzi padł drugi cios. Joanna w ułamku sekundy pomyślała, że jak upadnie na ziemię, to mężczyzna zostawi ją w spokoju. Tak też zrobiła. Knęchała, nachylił się nad nią i zamachnął. Wtedy z ziemi podniosła się Beata. Zauważył to i ruszył za nią w pogoń. Zakrwawiona dziewczyna była jednak szybsza. Widząc, jak sprawca goni jej uciekającą koleżankę, Joanna sama zaczęła biec w drugą stronę. W tej samej chwili nadjechał traktor z pracownikiem opróżniającym kosze na śmieci. Dziewczynka opowiedziała mu o napadzie. Dobiegła do nich również Beata. Obie ofiary wsiadły do traktora, a mężczyzna odjechał, aby o zdarzeniu powiadomić milicję. Knechała widząc, że dziewczynki znalazły ratunek, postanowił uciec z parku, zanim zjawi się radiowóz. Swoją siekierę wyrzucił w krzaki i za kamarkami doszedł na przystanek. Do domu pojechał autobusem. Do parku wrócił po kilku dniach. Tym razem nie udało mu się nikogo zranić. Próbował zaatakować kilka nastolatek, ale za każdym razem Knechała był znacznie wolniejszy niż jego niedoszłe ofiary. Przez następny rok bezskutecznie próbowałem zamordować kolejne kobiety. Poprzednie nieudane ataki sprawiły, że już nie byłem tak pewny siebie jak wcześniej – starannie wybierałem następne ofiary gdy tylko poczułem że ryzyko jest zbyt wielkie natychmiast odpuszczałem i wracałem do domu kilka razy śledziłem kobiety które wpadły mi w oko ale za każdym razem udawało im się przede mną uciec Zbrodnia dokonana 23 czerwca 1979 roku poruszyła całą opinię publiczną. W tym dniu Knychała po raz pierwszy swoją siekierę podniósł na dzieci. Długo zastanawiał się, gdzie powinien uderzyć. Bytom i chorzów były już jego zdaniem spalone. Nie chciał ryzykować. Jego wybór padł na piekary śląskie, a konkretnie na pobliski las. Kilka godzin krążył pomiędzy drzewami. Na plecach, za od spodni, miał wetkniętą siekierę. Spotkał po drodze kilku mężczyzn, ale to nie ich szukał. Tyle chodzenia i ani jednej kobiety. Był zły na siebie, że wybrał właśnie takie miejsce, a nie jakieś inne. W końcu postanowił wrócić do domu. Ścieżką dotarł na polanę, wszedł w młody zagajnik. Zatrzymał się, aby załatwić potrzebę. Coś usłyszał, jakby kobiecy śmiech odwrócił się za siebie i dojrzał na polanie dwie dziewczęce sylwetki. Ścieżką dotarł na polanę, wszedł w młody zagajnik. Nie myślał zbyt wiele, tylko on i one. Po chwili był już na tyle blisko, aby dostrzec to, czego nie mógł zobaczyć z zagajnika. Dwa leżące na ziemi rowery i dwie dziewczynki. Dziewięcioletnia Halina i jedenastoletnia Kasia wybrały się do lasu nazbierać jagód. Były same sprawiały wrażenie, że dobrze się bawią. Knychała, widząc, że to tylko dzieci, odpuścił, stwierdził, że musi znaleźć kogoś innego, znacznie starszego. Mijając je z prawej strony, odezwał się. Powiedział, że nie ma sensu szukać jagód tutaj. Że kiedyś były, ale teraz już tu nie rosną. Po tych słowach jedna z dziewczynek, knychała nie pamiętał później która, odpowiedziała mu prosto z mostu. Gówno cię to obchodzi. A przynajmniej taką wersję później przedstawiał Joachim. Jego reakcja była natychmiastowa, a ręce szybsze od myśli. Za paska spodni wyjął siekierę i uderzył jedną z dziewczynek. Ta upadła na ziemię, zemdlała. Druga, stojąca nieco dalej, nawet nie drgnęła. Nawet nie próbowała uciec, nie krzyczała. Sparaliżował ją strach. Knychała dopadł do niej długimi skokami. Zadał silny cios w głowę. Ona też straciła przytomność. Widząc, że obie dziewczynki nie dają oznak życia, wrócił do pierwszej. Złapał za nogi i zaciągnął w zarośla. Tę samą czynność powtórzył z drugą. Siecierę ponownie włożył za pasek spodni. Nie zwrócił uwagi, że jest zakrwawiona. Cały tył swojej jasnej marynarki. Pobrudził krwią. Później przeniósł rowery i słoiki. Zauważył, że jedna z leżących na plecach dziewczynek otworzyła oczy. Zaczęła też poruszać rękami i nogami, próbując doczołgać się jak najdalej od niego. Knechała nie myślał już wtedy o niczym innym, jak tylko o dokończeniu swojego dzieła. Ponownie wyjął się kierę i rozbił obie głowy. Następnie rozebrał obie dziewczynki. Zaczął je dotykać i pastwić się nad ich ciałami. Gdy skończył, bocznymi drogami wrócił do domu. Był przekonany, że zabił je obie. Jeszcze tego samego dnia, po interwencji rodziców, rozpoczęliśmy poszukiwania dziewczynek. Bez rezultatu. Dopiero następnego dnia, przypadkowy przechodzień znalazł jedną z pokrzywdzonych, o czym natychmiast nas powiadomił. Po przybyciu na miejsce zbrodni stwierdziliśmy, że Halina nie żyje. Dającą oznaki życia Katarzynę natychmiast przewieziono do szpitala, gdzie udzielono jej skutecznej pomocy. Pomimo licznych groźnych obrażeń głowy, dziewczynka cudem przeżyła. Co więcej, potrafiła nawet opisać sprawcę i tu pojawiły się kłopoty. Kasia powiedziała milicjantom, że zaatakował je starszy, łysy mężczyzna. Stworzono portret pamięciowy, którego zgodność potwierdziła poszkodowana. Funkcjonariusze szóstki spodziewali się całkiem innego opisu. Od samego początku podejrzewali, że za atakiem mógł stać poszukiwany przez nich wampir z bytomia. Po kilku dniach Katarzyna została ponownie przesłuchana. I jeszcze raz potwierdziła swoje słowa. To był stary i łysy człowiek, który od tamtej pory śnił jej się po nocach. Rozpoczęły się poszukiwania. Komendant wojewódzki MO nie chciał o tym nawet słyszeć, ale w końcu zmuszony został przyznać, że pojawił się drugi wampir. Dwa miesiące później szóstkę podzielono na dwie grupy. Nowa działała w piekarach śląskich. Otrzymała nazwę Frankenstein ze względu na bestialstwo i brutalność sprawcy. Szóstka w dalszym ciągu kontynuowała swoje zadania w Bytomiu. Funkcjonariusze nowej grupy natychmiast zabrali się do pracy. Bardzo szybko odnaleziono mężczyznę z portretu pamięciowego. Okazało się, że to milicjant. I nie był on poszukiwanym wampirem. Pomyłkę szybko wyjaśniono. Człowiek, którego zapamiętała Kasia, po prostu pojawił się na miejscu zbrodni jako pierwszy funkcjonariusz. To on znalazł obie dziewczynki. Gdy pochylił się nad ciężko ranną jedenastolatką, ta na krótką chwilę odzyskała przytomność. Otworzyła oczy i zobaczyła nad sobą obcego człowieka. Zapamiętała jego twarz. Szok, jaki przeżyła, zrobił swoje i gdy tylko poczuła się lepiej, była święcie przekonana, że to właśnie ten człowiek zaatakował je w lesie. Gdy ta pomyłka wyszła na jaw, nie odwołano grupy Frankenstein. Od tej chwili wampira poszukiwały dwa zespoły. Trupów się nie bałem, bo one nie mogły już nic powiedzieć. Nie mogły mnie wskazać, ale bałem się żywych. Przerażały mnie te, które przeżyły moje napady. Z nimi mogło być różnie. Choć w większości przypadków nie miały czasu, aby mi się przyjrzeć i zapamiętać moją twarz. Przecież widziały ją w ciemności i to tylko przez kilka sekund. No ale co jeśli jednak któraś mnie zapamiętała? Co jeśli wskaże na mnie palcem? I co ja wtedy powiem mojej żonie, jak ja się przed nią z tego wszystkiego wytłumaczę? Joachim Knychała nie spodziewał się tego, co nastąpiło zaraz po jego ataku na dziewczynki. Był przygotowany na wszystko, ale nie na wyrzuty sumienia. Wszędzie słyszał o dokonanym w lesie przestępstwie, w całych piekarach śląskich wrzało. Ludzie mówili o tym na ulicach. Słyszał o tym od kolegów w kopalni i od sąsiadów. Nawet jego żona poruszała ten temat przy rodzinnym obiedzie. Bawiąc się z własną córeczką, oczami wyobraźni widział, jak morduje ją taki ktoś jak on. Nie mógł już tego znieść. Wtedy zaczął się zastanawiać, czy powinien się przyznać do zabicia dziewczynek. Nie wiedział wtedy, że jedna z nich przeżyła. Rozważał, czy zgłosić się na milicję i zakończyć swoje męczarnie. Chciał przecież zabijać kobiety, sprawić, aby zniknęły z powierzchni ziemi. Wszystkie, bez wyjątku ale kobiety, a nie małe dziewczynki. Pierwszy raz w życiu Knychała zaczął żałować swojego czynu. Raz nawet wyszedł z domu z zamiarem udania się na komisariat milicji, jednak w połowie drogi zawrócił. Stwierdził, że nie może ponownie trafić do więzienia. Nie może zostawić będącej w ciąży żony i córki. Sam sobie przetłumaczył, że był to tylko wypadek przy pracy. Miał nadzieję, że z taką myślą łatwiej będzie mu żyć. Uznał jednak, że i tak musi coś z tym zrobić. Aby ostatecznie uciszyć swoje sumienie, postanowił zemścić się za śmierć tych dzieci. Zaplanował, że za te dwie małe dziewczynki umrą dwie inne dorosłe kobiety. Swój plan zamierzał zrealizować jesienią. W międzyczasie urodził mu się syn, żona ciężko zachorowała, a Joachim potrzebny był w domu. Zajmował się dziećmi i cierpliwie czekał na jesień. Ale jak podkreślił profesor Widacki w książce, zabójca z motywów seksualnych, jego żądza krwi znów nie pozwoliła mu nad sobą zapanować. We wrześniu kompletnie pijany opuścił mieszkanie ze zamiarem znalezienia kolejnej ofiary. Choć wcześniej zarzekał się, że nigdy nie będzie polował po alkoholu, tamtego dnia zupełnie się tym nie przejmował. Czuł się niezwyciężony. Dokonał już tak wielu napaści, a mimo to nadal milicja nie trafiła na jego ślad. I wierzył, że nigdy nie trafi. Był przecież mądrzejszy od wszystkich milicjantów. Na osiedlu wieczorka w piekarach śląskich zaatakował kobietę. Ledwo stał na nogach. Uderzył niecelnie. Zamiast w głowę, trafił w ramię. Poszkodowanej udało się uciec. Pijanek Knichała nie miał najmniejszych szans, aby ją dogonić. Kobieta nie zgłosiła tego ataku na milicję. Gdy dotarł do niej jeden z członków grupy Frankenstein, nawet nie chciała z nim rozmawiać. Po długich namowach zgodziła się w końcu anonimowo opisać przebieg zdarzeń. Nagle, zupełnie nieoczekiwanie, pojawiła się nadzieja. Kobieta stwierdziła, że prawdopodobnie zna sprawcę z widzenia często widywała go w kawiarni, do której ona sama przechodziła z koleżanką. Pokazano jej portret pamięciowy i zdjęcie manekina. Odpowiedź kobiety była natychmiastowa. Tak, to on. Funkcjonariusze umówili się z nią, że gdy tylko ponownie zobaczy tego mężczyznę w kawiarni, skorzysta ze znajdującego się tam telefonu i powiadomi ich o tym fakcie. Już kilka dni później kobieta wywiązała się ze swojej obietnicy. Knychała został aresztowany na 48 godzin. W tym czasie jego mieszkanie zostało dokładnie przeszukane, ale nie znaleziono niczego, co łączyłoby go z dokonanymi atakami. Okazano go kilku kobietom, które zostały w ostatnim czasie zaatakowane przez nieznanego sprawcę. Jedna z nich rozpoznała Knychałę i oskarżyła go o napad. Knychała zaprzeczył i do niczego się nie przyznał. Milicjanci nie mieli żadnych podstaw, aby zatrzymać go w areszcie. Choć Knychała miał wtedy wolne w pracy, alibi na dzień tego ataku zapewniła mu żona. Dowody pozwalały jedynie na oskarżenie o napaść pod wpływem alkoholu na osiedlu Wieczorka. Sąd potraktował to jednak wyłącznie jako wybryk chuligański i cała sprawa zakończyła się grzywną, którą skazany zapłacił. Podczas przesłuchania Knychały popełniliśmy duży błąd. Pokazaliśmy mu nie tylko rysopis, ale również zdjęcie manekina, który był łudząco do niego podobny. Miał jego rysy twarzy i fryzurę, a nawet kurtkę i czapkę. Podejrzany bronił się, że to jedynie zbieg okoliczności. Zapewniał nas, że on sam widział już na Śląsku co najmniej kilku mężczyzn, bardzo do niego podobnych. Nie mając na niego żadnych dowodów, musieliśmy chwilowo odpuścić. Knychała zdjęcie manekina odebrał jako poważne ostrzeżenie. Zrozumiał, że milicja jest sprytniejsza, niż dotąd przypuszczał. Nabrał przekonań, że oni wiedzą, że to on, ale nie mają żadnych dowodów. Dopóki on sam z niczym się nie zdradzi, będzie bezpieczny. Rozpoczęła się gra pomiędzy Knychałą a milicjantami. W tej morderczej rozgrywce zwycięzca mógł być tylko jeden. Dopiero później dowiedziałem się, że milicjanci od jakiegoś już czasu podejrzewali mnie o to, że to ja jestem ich wampirem. Bacznie mnie obserwowali. Chcieli mnie przycisnąć podczas kolejnego przesłuchania, ale żeby tak się stało, najpierw musieli mnie aresztować. Nie mieli jednak żadnych powodów, aby mnie zatrzymać, dlatego postanowili improwizować. Miała im w tym pomóc pewna praca operacyjna, a mówiąc prościej, zwykły podstęp. Śledząc knychałę, ustalono, że miał on swój ulubiony bar, gdzie po pracy wypijał piwko lub dwa. W miejscu tym ulokowano kilku tajniaków. Funkcjonariusze w przebraniu pijanych meneli czekali tam na podejrzanego, gdy wracał z kopalni. Słuchali, o czym opowiada kolegom. Czy może pijany nie palnie o jedno słowo za dużo? Nie przyzna się popijanemu do zbrodni. Gdy wychodził do domu, milicjanci zaczynali go prowokować i wszczynali z nim bójkę. Wtedy pod bar natychmiast podjeżdżał radiowóz. Nieświadomy niczego chnychała, trafiał do aresztu na kolejne 48 godzin. Podobna sytuacja powtórzyła się kilka razy. Odbyło się kilka przesłuchań. Prowadzone były zarówno przez funkcjonariuszy z grupy Frankenstein, jak i tych z szóstki. Padały groźby i ostre słowa. Podejrzany był jednak twardy. Do niczego się nie przyznawał, wszystkiego wypierał. Na każdą noc, kiedy dokonał swoich zbrodni, miał żelazne alibi. W tym czasie przebywał w kopalni na nocnej szykcie co było potwierdzone wpisami w kopalnianych rejestrach. Milcianci byli bezradni. To on czy nie on. Nawet jeśli tak, to nie mogli mu niczego udowodnić. W końcu zaprzestano dalszych prowokacji. Wtedy knychała zniknął na trzy lata. Mając w pamięci pokazanego mu manekina, całkowicie zmienił swój wygląd. Zapuścił brodę i wyrzucił rzucającą się w oczy budrysówkę, w którą ubrany był manekin. Postanowił też zrezygnować z dalszych ataków, dopóki nie uzna, że milicja przestała się już nim interesować. Miał jednak plan aferyjny. Gdy najdzie go nagła potrzeba krwi, następnych morderstw dokona w przebraniu kobiety. Na szczęście nigdy nie zrealizował tego planu. Tak bardzo nienawidził kobiet, że nie był w stanie założyć na siebie kobiecych ubrań. Knychała całkowicie zmienił też swój tryb życia. Podjął naukę w technikum wieczorowym. Kupił ogródek działkowy, który pielęgnował w każdej wolnej chwili. Zapisał się nawet do PZPR. Jeszcze więcej czytał. Zajmował się żoną i dziećmi. Sprawiał wrażenie idealnego męża i ojca. W tym czasie ludzie odpowiedzialni za schwytanie wampira z Bytomia wciąż działali. Analizowali zabójstwa dokonane poza naszym województwem. Najbardziej skupiali się jednak na tych, które miały miejsce na Górnym Śląsku. Przeglądając stare i niewyjaśnione sprawy kryminalne natrafili na bardzo podobne przypadki. Zauważyli, że zabójstwo Stefani z 75 roku w piekarach Śląskich i Mirosławy w Bytomiu rok później pasuje do wampira. Zgłosili wniosek o połączenie wspomnianych spraw. Komendant wojewódzki MO zobowiązał naczelnika Wydziału Kryminalnego do odpowiedniego przekazywania informacji dziennikarzom tak aby wśród mieszkańców nie wybuchła panika. Prasa przestała pisać o sprawach zabójstw przypisanych seryjnemu mordercy. Dziennikarze otrzymali też kategoryczny zakaz nawiązywania do innego wampira, tego z Zagłębia, czyli Zdzisława Marchwickiego, który niespełna trzy lata wcześniej został powieszony. Skończyły się dla mnie spokojne noce. Przekonałem się wtedy, że każdego zbrodniarza wcześniej czy później dopadają wyrzuty sumienia. Bałem się usypiać przy mojej żonie, tak naprawdę bałem się też samego siebie. Wiedziałem, że często gadam przez sen, a co jeśli nieświadomie palnę w nocy coś o moich zbrodniach? Robiłem więc wszystko, żeby nie zasnąć nawet na chwilę. Byłem wtedy kłębkiem nerwów. Wraz z nadejściem roku 1980 dotychczasowa zła sytuacja gospodarcza kraju pogorszyła się jeszcze bardziej. Niezadowolenie społeczne coraz bardziej dawało o sobie znać. W czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej ceny większości towarów były ustalane centralnie przez rząd. Decyzje dotyczące cen podstawowych artykułów, przede wszystkim spożywczych, podejmowane były w biurze politycznym KCPZPR. Urzędnicy w Warszawie ustalali, ile co ma kosztować w polskich sklepach. 1 lipca 1980 roku władze partii podjęły decyzję o znacznym podwyższeniu cen mięsa i wędlin. To nie spodobało się obywatelom. Już od jakiegoś czasu w Polsce narastał opór wobec komunistycznego rządu. Utworzenie Związku Zawodowego Solidarność oraz coraz częstsze strajki robotników zaczęły spędzać sen z powiek ówczesnej władzy. Gorąco było także na Śląsku, gdzie strajkowało blisko milion ludzi. Nic więc dziwnego, że w tym czasie dla milicji coraz ważniejsze stawały się zadania polityczne. Chwytanie przestępców chwilowo zeszło na drugi plan. Sytuację pogorszyło wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 81 roku. Z chwilą jego ogłoszenia, grupy operacyjno-dochodzeniowe Frankenstein i Szóstka zostały praktycznie rozwiązane. Milicjanci, którzy do tej pory usiłowali wytropić wampira z bytomia, zostali skierowani do zupełnie innych zadań. Zamiast z bandytami i mordercami, zaczęli walczyć z polskimi opozycjonistami. Tymczasem Knychała wciąż pozostawał w ukryciu, grając rolę idealnego obywatela. Z powodu politycznych zawirowań chwilowo zapomniano o jego zbrodniach. Nikt go nie szukał, nikt o nic nie pytał. 8 maja 82 roku Knychała przypomniał o sobie, i to w sposób, jaki potrafi najlepiej, kolejną zbrodnią. Jego ofiarą padła siedemnastoletnia Bogusława. Tym razem Knychała nie dopuścił się jednak zbrodni na zupełnie przypadkowej, obcej sobie kobiecie. Zamordował swoją szwagierkę, młodszą siostrę własnej żony. Bogusława była częstym gościem w jego domu. Opiekowała się jego dziećmi, gdy ich rodzice byli poza domem. I miała sekret, o którym wiedziała tylko ona i Joachim. Od jakiegoś czasu mieli ze sobą romans. O ile Knechała nie miał skrupułów, o tyle jego szwagierka walczyła z wyrzutami sumienia. Czując, że już nie daje sobie rady z całą sytuacją, postanowiła o ich romansie powiedzieć siostrze. Knechała kochał żonę i nie chciał, aby go zostawiła. A tak z pewnością by się stało, gdyby prawda o zdradzie wyszła na jaw. Najpierw próbował wytłumaczyć swojej kochance, że to co robią to nic złego, że to tylko seks. I nikt nie musiał niczym wiedzieć. Jego słowa nie odniosły zamierzonego skutku. Stan psychiczny bogusławy pogorszył się i kwestią czasu było to, że zdradzi ich sekret. Knychała nie mógł na to pozwolić. Nie chciał jej zabić, ale czuł, że nie ma wyjścia. 8 maja pod byle pretekstem zwabił szwagierkę w odludne miejsce. Tego dnia, koło 17, Bogusława poszła z nim na teren ogródków działkowych. Tam Knychała pożyczył od sąsiada Kilow, twierdząc, że chce rozłupać betonowe bloczki, aby wydobyć z nich drut zbrojeniowy. Przechodząc obok drzew, Bogusława postanowiła sprawdzić, czy już kwitnie bez. Gdy znaleźli się w zagajniku, Knychała znienacka uderzył pokrzywdzoną obuchem kilofa w głowę. Dziewczyna straciła przytomność i upadła na ziemię. Knychała stał nad nią i myślał, co powinien teraz zrobić. Myśli w jego głowie były szybsze od błyskawicy. Zanim ucieknie, musi przemyśleć, co i jak mówić, gdy znajdą jej ciało. Nie może się pomylić, bo już po nim. Wybrał wersję, która jego zdaniem była najbardziej wiarygodna. Powie milicji, że Bogusława potknęła się na hałdzie i upadła tak nieszczęśliwie, że rozbiła sobie głowę. Muszą mu uwierzyć, takie wypadki już się przecież zdarzały. Zanim odszedł, postanowił ostatni raz wykorzystać szwagierkę. Bogusława wciąż żyła, gdy ją rozebrał i zgwałcił. Kiedy wycierał chusteczką swoje nasienie z jej brzucha, dziewczyna była już martwa. Ubrał ją Wstał i pobiegł zadzwonić na pogotowie. Tuż po tym, jak lekarz na miejscu stwierdził zgon, przybyła milicja. Knychała opowiedział im wszystko, tak jak zaplanował. Na początku mu uwierzyliśmy, ale na szczęście lekarz przeprowadzający sekcję zwłok już tak naiwny nie był. Badania wykazały, że takie obrażenia głowy nie mogły powstać z powodu zwykłego upadku. Wszystko wskazywało na udział osób trzecich i uderzenie narzędziem przypominającym kilow. Joachim Knychało został aresztowany w trakcie pogrzebu. Przewieziono go na posterunek milicji i przesłuchano. Początkowo on do niczego się nie przyznał. Jednak funkcjonariusze byli przekonani, że kłamie. Na miejscu zjawił się oficer z grupy Frankenstein. Zaczął rozmawiać z Knychałą. Widział, że podejrzany był bardziej niespokojny. Denerwował się i uciekał wzrokiem. Milicjant wyjął kartkę papieru i narysował szubienicę. Pokazał ją Knychale mówiąc wprost – będziesz wisiał. Następnie zadawał kolejne pytania, ale wyłącznie związane ze śmiercią Bogusławy. Domyślał się, że jeśli Knychała przyzna się do zamordowania szwagierki, to pęknie i wtedy wyzna wszystkie swoje zbrodnie. Podejrzany wciąż jednak milczał. Postanowiono poddać go badaniu wykrywaczem kłamstw. Przeprowadził je profesor Jan Widacki. Po zakończeniu testu udał się do milicjantów. Powiedział im, że reakcje na zadawane pytania są typowe dla osób, które kłamią. Na koniec dodał z pewnością w głosie. To on. Kilka godzin później Joachim Knychała przyznał się do zamordowania szwagierki. Opowiedział o szczegółach nie tylko samej zbrodni, ale też o szczegółach ich sekretnego romansu. Błagałem ich, żeby o tym, co zeznałem, nie mówili mojej żonie. Sam chciałem jej to wyznać. Milicjanci zapytali mnie wtedy wprost, Achim, a te małe dziewczynki to też Twoja robota? Wtedy spuściłem tylko głowę i odpowiedziałem im trzema słowami: tak, to ja. W ciągu następnych kilkunastu dni, Joachim Knychała stopniowo przyznawał się do wielu zabójstw i napadów. Ze szczegółami opisał ich przebieg, ale stanowczo zaprzeczył, że jego zbrodnie miały charakter seksualny. Chciał uchodzić za seryjnego mordercę, a nie za seksualnego dewianta. Poprosił też o rozmowę z żoną, na co uzyskał zgodę. Halina nie mogła uwierzyć własnym uszom. Podczas ich spotkania mówiła więcej niż jej mąż, zasypywała go gradem pytań. Czuła się winna, że niczego się wcześniej nie domyśliła. Knychała siedział ze spuszczoną głową. Na koniec z ust jego żony padły słowa, które wryły mu się w mózg najmocniej: Achim, ale tych dziewczynek to bym ci nie darowała, za to powinieneś wisieć. Milicjanci podejrzewali również, że Knychała może być sprawcą niektórych zbrodni, o popełnienie których oskarżono i skazano Zdzisława Marchwickiego. Knychała stanowczo temu zaprzeczył i nigdy się do tych zarzutów nie przyznał. Stwierdził również, że nie był jego naśladowcą. A podobieństwo między zbrodniami tych dwóch wampirów było jedynie przypadkowe. Nigdy nie atakowałem swoich ofiar z chęci zysku. Wszystkie moje napady miały podłoże seksualne, nienawidziłem kobiet. Choć może się to wydawać niektórym niezrozumiałe. Chciałem pokazać całemu światu, że godność każdej kobiety można bez trudu zgnoić i zhańbić, że kobiece ciało nie jest niczym niezwykłym. Chciałem udowodnić, że ciało kobiety nie jest niczym więcej jak tylko kupą kości i mięsa. Ogółem udało się udowodnić knychale pięć morderstw oraz siedem usiłowań. Morderca bardzo aktywnie uczestniczył w wizjach lokalnych, wskazywał miejsca dokonania ataków i drogi ucieczek. Przyznał się również do zamordowania 23-letniej Stefani w piekarach śląskich. Za zabójstwo kobiety odpowiedział jej ówczesny partner, który wciąż odsiadywał wyrok 15 lat więzienia. Za zbrodnię, której nie popełnił, spędził w więzieniu siedem lat. Przy okazji wyszło na jaw, dlaczego oskarżony w przypadku dokonania każdej kolejnej zbrodni miał żelazne alibi. Zdobywał je bardzo łatwo. W kopalni, gdzie pracował, obowiązywał taki zwyczaj, że górnicy, którzy musieli zostać w pracy dłużej, mogli odebrać wolne w innym dniu roboczym. A on bardzo często zostawał po godzinach. Gdy uzbierał określoną liczbę nadgodzin i potrzebował wolnego dnia, informował o tym swojego sztygara. Ten zabierał jego znaczek kontrolny ze sobą, a nazwisko Knychały wpisywał na listę pracowniczą. Knychała miał wolne, choć oficjalnie przebywał w pracy. Na koniec miesiąca liczba przepracowanych godzin się zgadzała. Dział kadr nie był jednak później w stanie ustalić, czy danego dnia mężczyzna był rzeczywiście w pracy, czy nie. Prokuratura zarzuciła mu, że swoich zbrodni dokonał z zamiarem zaspokojenia swojego popędu seksualnego. Knychała temu zaprzeczył i do końca upierał się, że nie molestował seksualnie swoich ofiar. Przyznał się do tego dopiero, oczekując na wykonanie wyroku. Proces odbył się w Katowicach. Od października 83 roku do kwietnia 84 przeprowadzono łącznie 25 rozpraw. Opinia biegłego z badań przeprowadzonych wykrywaczem kłamstw została zaliczona do materiału dowodowego. Wyrok mógł być tylko jeden. Sąd uznał oskarżonego Joachima Knychałę winnym zarzucanych mu aktem oskarżenia czynów. Z tą jednak zmianą, że nie działał on w celu zaspokojenia popędu seksualnego. Sąd orzekł wobec niego jako łączną karę zasadniczą karę śmierci oraz pozbawienie praw publicznych na zawsze. Z wykluczeniem motywu seksualnego nie mógł pogodzić się profesor Jan Widacki, który osobiście badał Knychałę wykrywaczem kłamstw. Uważał on, że sędziowie w trakcie procesu wampira z Bytomia zbyt bezkrytycznie przyjęli opinię seksuologa wydaną w postępowaniu przygotowawczym. Zdaniem profesora Widackiego biegły seksuolog został celowo wprowadzony w błąd przez samego oskarżonego w trakcie badań. Skutkiem tego było wykluczenie nie tylko motywu seksualnego, ale również sadyzmu Knychały. Biegły stwierdził u niego jedynie cechy sadystyczne. Nie zmieniało to jednak niczego. Knychałę czekał jeden los. Szubienica. Choć jego obrońca złożył jeszcze rewizję do sądu najwyższego, ale wyrok śmierci został utrzymany. Rada państwa nie skorzystała z prawa łaski. Sąd wojewódzki w Katowicach postanowieniem z dnia 9 maja 85 roku ustalił wykonanie wyroku na dzień 21 maja. I tego dnia w milicyjnym garażu nr 4 w krakowskim więzieniu Montelupich już od rana czekał sznur z pętlą zaczepiony o wmurowaną poprzecznie żelazną szynę. Na zewnątrz wystawiono otwartą pustą trumnę, do której miał trafić martwy skazaniec. Koło godziny 17.30 do garażu wprowadzono Joachima Knechawe. Szedł boso ze związanymi z tyłu rękami. Ubrany w więzienny strój, spojrzał na trumnę, ale jego twarz nie zdradziła żadnych emocji. Pogodzony ze swoim losem, zachowywał się bardzo spokojnie. Na szubienicę poszedł bez słowa. Kilkanaście sekund później krwawa historia wampira z bytomia dobiegła końca. Wiem, wiem, ktoś może teraz powiedzieć: Byłeś potworem, mordowałeś z lubieżności, nie zasługiwałeś na to, aby dłużej żyć. I każdy, kto tak powie, powie prawdę. Ale ten diabeł nie siedział we mnie od samego początku. On narodził się we mnie później, a z czasem stał się silniejszy ode mnie. Dobrze wiedziałem, co zrobiłem, i doskonale zdawałem sobie sprawę z tego, że nie mogła mnie za to spotkać inna kara. Przecież mniejsze diabła jest w piekle. Źródła wykorzystane do stworzenia materiału. Uzasadnienie wyroku Sądu Wojewódzkiego w Katowicach z dnia 19 kwietnia 1984 roku. Wyciągi z opinii sądowo-psychiatrycznej i sądowo-seksuologicznej. Książka profesora Jana Widackiego, Zabójca z motywów seksualnych, Studium przypadku Joachima Knychały, wydana w Krakowie w 2006 roku. Książka Romana Huli, Glina, Wydawnictwa Nowa RS, Wydawnictwo Innowacyjne z 2013 roku. Rękopis Joachima Knychały z 24 kwietnia 1983, Aneks w książce Widackiego. Wystąpili Krzysztof Plewakosz-Czerbiński. Diana Giurow, Mikołaj Gronet, Marcin Myszka. Opracowanie i scenariusz Łukasz Włodarski. Realizacja Marcin Myszka.